Test, 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 test. W dzisiejszym odcinku pakiet niezbędnych wiadomości do yy, życia, a także to, jak yy, no cóż, krypto nadal się rozwija, w, nawet pomimo spadku tej ceny, i już pojawiają się właśnie artykuły, że no jest to najmniej tracący rynek ze wszystkich innych. Ale też dzisiaj pokażemy earningsy i to, jak zachowują się właśnie inne giełdy. Zaczynamy. Cześć, nazywam się Maciek, to jest 321 krypto. Zaczynamy. Wszystko co powiem jest tylko wyłącznie. Moim zdaniem, nie powinno być traktowane jako poroda inwestycyjna i na pewno nie znajduje się na moim biurku. <grych> nią zgłoście się oczywiście do teraz inwestycyjnego lub kogoś innego, kto ma w tym miejscu jakieś papiery. Ja mam żółte papiery i ktoś, kto ma dobry samochód. Ja mam na przykład jednego rowerek, więc nie powinniście w ogóle brać mnie pod uwagę ten. Tak, tak, by the way, ten filtr działa na większość ludzi nowych, którzy przychodzą, więc będę trzymał nadal tą farsę, żeby tak właśnie było. Także dobra, zaczynajmy, zaczynajmy. Bitcoin, tak na początku chciałem tutaj pokazać, się fajnie taki mem ktoś dodał, że Bitcoin na jednogodzinówce nic nie robi, a na minutówce jest po prostu walka, tak? Chciałbym tutaj pokazać taką prostą, prosty początek tej analizy, bez żadnych innych rzeczy. Jesteśmy już w tym range'u takim, ok, niektórzy do, dopatrują się na przykład tutaj też week off akumulacje, niektórzy mówią, że już jest z botą, patrząc na różne trajektorie z innych lat, tak, i w ogóle. No zobaczymy, ja, moja trajektoria jest taka, że czekam jeszcze tydzień do dwóch, tak, półtora tygodnia na możliwy spadek, jeżeli się on nie ziści, jeżeli nie będzie tego spadku, wtedy przełączam się, jeżeli cena oczywiście będzie to pokazywała, na tryb właśnie bullish, Gdyż prawdopodobnie powolnymi tutaj takimi skokami bitcoin zacznie się poruszać do takiej trajektorii około 25, pierw tutaj 22, 25, a nawet i 32 tysięcy. Okay? Z, z takimi przeskokami tutaj, 25, 28. I yy, o to chodzi, że widać wiele rzeczy na to, że rynek mógłby się załamać, ponieważ dosyć prosto odczytać teraz jego bullish sentiment. Dobra? I to, co chcę powiedzieć, to że istnieje też też dużo wiadomości, które jeżeli, jeżeli ten spadek nie, nie, nie włączy się w przeciągu tej krótkiej chwili, czyli tam tygodnia do dwóch, okay, wtedy jest bardzo dużo innych wiadomości, że jednak rynek zacznie bardziej odbijać. Zaraz je pokażę. Chodzi tutaj o inflację, chodzi tutaj o dziesięcioletnie obligacje, dwuletnie obligacje, a DXY, po prostu te wszystkie wiadomości są już tak, już są tak, te wszystkie indykatory są napchane, znaczy ten price action, wszystkie te wykresy, że historycznie były pullbacki od tego, gdzie po prostu giełda odreagowywała. Więc na razie to, co mnie trzyma tutaj na spadki, to e, po pierwsze minerzy, którzy nie wiem, jeżeli nie skapitulują teraz, to być może e, później to zrobią. Dobra. E, druga sprawa, wykres z 2018 roku, tak zwany The Suffering okay? i obecne wiadomości, że nic się nie dzieje, potwierdzające właśnie ten The Suffering Plus, właśnie wolumenowe wykresy, od których często się odbijaliśmy. Więc być może nie będzie tego spadku teraz, i to jest bardzo dobre myślenie, ponieważ jeżeli nie będzie tego spadku, jeżeli cena będzie szła do góry, to znajdziecie dużo niedźwiedzi, którzy będą otwierali shorty, żeby się załapać tutaj na short, tutaj na short, na tych głównych poziomach, i cena będzie wybijała je coraz wyżej. Dlatego dobrze mieć plan A, dobrze mieć plan B. Jeżeli jeden nie wypala, znajdźmy sobie poziomy, przy których będziemy mogli tutaj wchodzić. A jeżeli o poziomach mowa, to zobaczcie, na 4, 4 godziny, jeżeli ktoś pracuje, widzimy jasną bardzo strefę zakupu i jasną bardzo strefę sprzedaży, tak? Więc tutaj ładować się w tej chwili o tak, jak ktoś się nie władował, jeszcze tutaj mamy taki retest, no trochę tak nie bardzo, tak? Jeżeli jednak mielibyśmy retesty tej strefy, no to już bardziej jest to do przodu. Jeżeli jednak retestowalibyśmy 20 450 czy tam 20 000 tutaj, tak jak pokazałem tam około 500, wtedy jest to silny sygnał, że jednak cena raczej może iść w tym kierunku, okay? bo wtedy pojawią się też spadki na DXY i w ogóle i to może być ten właśnie rally, tylko że to nie będzie taki rally, że o tak dobrze, trzeba będzie po prostu wytrzymać tą presję, kupić w pewnym momencie i po prostu przytrzymać to, okay? po prostu to przytrzymać, um, różnie to może być. I tak wygląda to mniej więcej dla Bitcoin, dla pracujących. Na dłuższej, na mniejszej osi, osi czasu, tradują już tutaj dźwignie i zobaczcie, tak jak teraz mamy na przykład tutaj to wszystko wyrysowane, Tutaj mieliśmy nasze ABC. W tej chwili wygląda, jakbyśmy mieli właśnie korektę, która teraz właśnie się kończy. Jeszcze potrzebna potrzeba, by nam była tutaj jeszcze jedna taka, um, jeden taki spadek, żeby zrobić tę te ramię tutaj BC. No i możemy mieć kolejny impuls na wzrost tutaj. Nie, nie, nie powiedziane, że nie. Zwłaszcza, że tutaj mamy ładne poziomy y, wsparcia. Dobra, przejdźmy sobie teraz, dlaczego na przykład y, spadek, y, jeżeli nie zajdzie, to może już nie zajść. Zobaczmy. Patrzcie. DXY bardzo pięknie pofrunęło tutaj do góry, ok? I widać już tutaj takie opcje, że kiedyś no musi zawrócić. No już bardzo wysoko poszło. Widzimy tutaj też, że RSI już pokazuje takie dywergencje, bearish 6 na tygodniówce, więc w ciągu jednego, dwóch tygodnia, jak RSI zacznie tutaj spadać, no to raczej mi się wydaje, że moglibyśmy liczyć na pullback. Podobnie jest tutaj, zobaczcie, z dziesięcioletnimi, dwuletnimi obligacjami. No jak one się już wspięły. Można to tutaj wyznaczyć 5 fal już na nich i teraz wypadałaby tutaj korekta. I przy tej korekcie, okay, niekoniecznie giełda może wzrastać, ale wtedy znaczy, że ktoś kupuje akcje, papiery, papier, papiery, obligacje skarbu państwa w USA i zwykle wtedy cena zaczyna zawracać na giełdzie i jest po prostu jest skupowane. Jednak zanim już będziemy tutaj tak iść, tak, w tym momencie, to już wiele razy to pokazało, że chodzi o to, że. Tu pierwsze, co to właśnie obligacje zakręcają, a za nimi wtedy idzie giełda, więc to nie byłoby tak od razu. Pierwszy sygnał, byśmy mieli, to jest obligacje, jakby tak można było, czyli czekamy na niższy dołek i niższy wierzchołek. Ale jak mamy inflację year over year, zobaczcie, już ta inflacja tutaj jest bardzo wysoka, jeśli o to chodzi, Ej, jeśli o to chodzi, jest bardzo wysoka i no w tym momencie. By się Spójrzcie tutaj na TRSI. Jest bardzo wysokie w tej chwili. Zobaczcie, jest multum, jak go przełączam, może to Zobaczcie, jest multum tutaj wysokie. Za każdym razem, jak było takie wysokie, opadało, więc ta inflacja może zacząć opadać. Sama inflacja opadająca powoduje, że środowisko jest deflacyjne, a deflacyjne środowisko powoduje, że spada giełda nadal, ok? ale wtedy byłyby mniejsze progi zmniejszania, znaczy tego, nie podwyższania procentów, czyli procenty nie rosłyby, tak, i widać, że większość państw, w tym Polska, ja mówiłem tutaj o dwóch wariantach w Polsce, że w Polsce będą stopy 12%, jeszcze rok się nie skończył, do 17%, tak, oraz jeżeli RPP nie będzie podwyższać, będziemy mieć mało Wenezuelę i w tej chwili widać, że em, em, inne kraje jak UK oraz ten, Turcja i widać już Europa cała, idzie właśnie w stronę małą Wenezuelę. Że będzie rosła nam inflacja, będzie dodruk, waluta będzie słabła. Ok, waluta będzie słaba, Więc tak jak ktoś będzie zarabiał w wolnej walucie, w lokalnej walucie nie będzie to dobre. Nie będzie to dobre po prostu. Nie będzie. Dobra. E, idziemy tu jeszcze szybko. Ethereum. E, chciałbym pokazać. Zobaczcie. Ethereum. Na czterogodziniówce. Spójrzcie. Ethereum dopiero zacznie swój rajd, jeżeli przejdziemy przez ten próg. Zobaczcie tutaj. Równo są strefy zrobione. jak ktoś naprawdę nie ma czasu to lepiej żeby się ustawił przy jednym momencie albo przy drugim momencie i wtedy e, shortował albo po prostu e, ten albo po prostu longował e, lub e, stawiał szlongi <grytanie> to jest dobre powiedzenie naprawdę i ten także e, takie właśnie rzeczy tak e, i ten dobra idziemy AWAX na razie e, zobaczcie e, dosyć ładnie stoi tutaj mamy taki clean który się tu powoli wybija no i w tej, ja to pokazywałem na Telegramie, jak wiecie, update'y ty świeższe na Telegramie, są linki, są pod spodem, są darmowe grupy. Okay. i em, tutaj moglibyśmy zagrać właśnie taki pullback do retest tej strefy, tutaj tą falę korekcyjną do końca, i wtedy to było świetne odbicie. Ok, to by było świetne odbicie. Wiem, że tutaj już jedną mieliśmy, ale ta tutaj mogłaby też klapnąć troszeczkę e, niżej, i wtedy byłoby to piękny odwrót, a właśnie na zbliżeniu widać to. O mniej więcej coś takiego, tutaj bym musiał troszeczkę niżej właśnie, e, tak mniej więcej by to wychodziło. Atom e, też bardzo ładnie się tutaj rozwija, jednak nie może przejść tego poziomu i dlatego też bym liczył na właśnie tutaj spadek atomu i tym samym, e, i tym samym jeszcze może podbić troszeczkę na tej i tutaj właśnie spróbować gdzieś go znaleźć. Jeżeli, jeżeli Bitcoin będzie szedł do góry, pamiętajcie, jeżeli Bitcoin będzie szedł do góry, compound Um, compound, już teraz wiem dlaczego compound nie idzie tak jak na przykład powiedzmy AWE, co prawda mamy jakieś poziomy wsparcia, ale uważajcie, AWE zostało wylistowane na Robin Hoodzie, dlatego taka tutaj petarda szła, no i zobaczcie prawie żeśmy doszli do naszej tutaj fali do końca no i teraz też pasowałaby korekta, tak, w tym miejscu sobie wyłączymy tutaj te różne rzeczy i różne nasze eee, rysunki, momencik gdzie to jest poziomy. Nie. To mamy teraz właśnie silny, silny retest, jeżeli byśmy tutaj przetrwali, na 85. Jak nie przetrwamy 85, to tutaj bardzo ładnie około 80 jest, jest kolejny taki poziom, dobra. Oczywiście nic nie ma tutaj gwarantowane. Ale gdzieś tu miałem takie dobre strefę poziomy, które wyłączałem właśnie sobie tak. O jest. O. Jak sobie teraz to wyłączymy, to zobaczcie, mamy. No spójrzcie. Mamy teraz taki silnie naprężony wedge, co by wszystko dawało falę pierwszą i byłby retest. Dobra. Trochę tutaj poszło optymizm. Nie, zapom nie zapominajcie o optymizmie. To jak pokazywałem to wcześniej jeszcze na YouTube, no mówię uważajcie, wejdźcie to pod uwagę. Pod uwagę i pięknie 20%. Więc teraz poczekajmy, niech on też sobie to się ustawi i wtedy być może będzie można lecieć na kolejne poziomy. Pamiętajcie od poziomu do poziomu. Też nie zapominajcie ustawiać sobie tutaj um, FIPsy, na przykład odtąd dotąd. Odtąd, teraz dotąd już mamy na zero, tak? Wyjście, więc yy, zawsze bierzcie parę danych, które by Wam się tutaj składały, jakieś średnie i takie inne. ILV coś próbowało zrobić, ale niestety nic, nie dało rady. september muszę wykasować, muszę już zacząć y, ładować wszystko pod <tuszynko> december, pod terany. Algorand nadal w dobrym miejscu, czekam aż jeszcze by tutaj się skruszył troszeczkę niżej i wtedy można by było zobaczyć. Algorand w silnej akumulacji, Algorand w silnej akumulacji. Jeszcze tylko pokażę tutaj na e, Maximus e, Data, Max Data znaczy się od Juliana, zobaczcie. E, dlaczego? momencik, e, 9200, teraz mam jaką cenę? Czasami zauważyłem, że coś się tutaj nie odświeża za bardzo. 9206, 9, a dobrze, e, zobaczcie, w tej chwili um, cena zaczęła spadać, ok, i Open Interest, te niebiesko, zaczęły też spadać. To jest godzinowy wykres, czyli na razie nie mamy do czynienia z likwidacjami. To jest właśnie dobre, że ruchy tutaj nie były, nie były jakby zapięte z likwidacji, nie były. Gdy cena spada i spada, spadają otwarte pozycje, znaczy, że jest naturalny spadek, po prostu jest kaszowanie, tak? Jeżeli cena rośnie i pozycje rosną, no to znaczy, że jest wspierane. A jeżeli, jeżeli pozycje spadają, cena rośnie, to likwidację w jedną stronę. Jeżeli, cen, jeżeli, spadają, jeżeli pozycje em, rosną, a czy nie szybko spadają, a cena szybko spada, właśnie, no to wtedy jest właśnie też są likwidacje. Po prostu nagłe ruchy to są likwidacje. Przejdźmy do wiadomości. Zobaczcie, metaversy startują wszędzie. Tu jest y, y, posiedzenie w tym w, y, w Dubaju i spójrzcie, wirtualne nogi. Normalnie wszystko i oglądają VR i rozmawiają na różne tematy. To wchodzi wszędzie. Takie już potencjalne rzeczy są wszędzie. Już zaczyna Microsoft Teams, tak chyba zaczyna coś takiego robić. Um, na Steamie są już różne rzeczy w ogóle. Ja nie wiem, czy gracie w grę Roblox. Tam już pojawiają się NFT-ki gry na razie, które można sobie projektować swoje NFT-ki wewnątrz, ale już widać, że temat jest przechwytywany. Roblox i inne gry nie mają wyjścia. Będą musiały oferować świat, na którym będzie można zarabiać lub przynajmniej tradować pomiędzy w tym świecie i jak ktoś wtedy wypłaca. Coś jak Upland na przykład, tak? Link pod opisem macie. Tak mi się wydaje, że będzie miało większość metaversów, ale zobaczymy. Jest to wtedy taki dosyć stabilny system, Ok. Ja wiem, że każdy chciałby wyjść za plantu, sprzedawać budynki i rozumiem, ale wydaje mi się, że jednak taka trajektoria jest bardzo... Em, Bezpieczna dla projektu, który sam wewnętrznie może się rozwijać, dobra? I zobaczcie, jak to wygląda tam wszystko. I one też będą musiały oferować, bo inaczej zjedzą je zewnętrzne projekty, które są teraz robione. Australijski Centralny Bank e, tutaj e, boi się e, importowanej inflacji od spadającej waluty. <ścoughs> zobaczcie. Także nie wiem, jak imported inflation jest tłumaczona tutaj w łubach, Yy, no, yy, australijskich tutaj yy, bożyszy, ale ja trochę inaczej yy, rozumiem importowaną inflację, bo jeżeli waluta, yy, waluta spada, tak, jest biedna, no to yy, kto będzie kupował wysokoinflacyjne dobra? No rozumiecie, z zagranicy, no przy, przy, przy niskim koszcie. No nie bardzo. No nikt za bardzo nie będzie tego. Bardziej wtedy jest eksport towarów przy Niskiej walucie, bo wtedy ktoś może sobie na nie pozwolić. Tak, tak na przykład jest pomiędzy Chinami a USA. USA dolar stoi wyżej, USA chiński ten, yuan stoi niżej, dlatego tutaj mamy taki eksport, bo większość sobie może pozwolić. Wtedy USA importuje niskoinflacyjne ceny, przez co obywatele mogą sobie pozwolić i spada inflacja, dlatego wtedy procenty znowu mogą być opuszczone. No, i wtedy mamy coś takiego, jeśli chodzi o politykę monetarną, ale teraz mamy troszeczkę inną inflację, mamy supply, więc tutaj to jest. <noise> ja nie rozumiem tego, po prostu nie rozumiem. Nie wiem, tyle lat człowiek żył w tym jednym wielkim kłamstwie. A, jeszcze jedno. Nie wiem, czy oglądaliście film Black Adam, wczoraj byłem w kinie. Są tam, jest tam parę przesłań. Naprawdę dwa pierwsze rzucają się w przeciągu chyba pierwszych 20 minut, coś takiego. Jedne jest tak silne, że nie wiem, no skamieniali pewnie nie załapią, ale. Tam chodzi o ten chodzi o tam tłumaczenie tej, tej ichniejszych tych skryptów, tam, tam religijnych i tam w ogóle historycznych, i jak ona mówi do niego, że spoilery będą, okay? ale tak powiem bez czego. I wychodzi na to, że historia jest inna niż opowiadana właśnie w tych skryptach, tak, tak jak to ma tutaj nawiązanie bardziej do Biblii, tak? I, i ten I, i Kościoła. I mówi ona, że ten, że to nie jest chyba prawda, ponieważ oni mają inne skrypty, tak? Także a nie wiem to jeszcze o tym nie rozmawiałem, miałem taki temat na Telegramie, ale chybaśmy się nie dogadali, ale ja bałem tylko tyle, że mam taki prosty filtr, okej? Okay? Jeżeli mam wartości fundamentalne i ktoś twierdzi, że on te wartości reprezentuje, natomiast robi o w ogóle inaczej, okej, okay? jest 180 stopni w ogóle inaczej, okej, okay? to dla mnie jest to pieprzenie. Dla mnie jest to pieprzenie, dla mnie jest to coś w ogóle innego, okej? Okay? Coś w ogóle innego. I albo jest to tylko reprezentowanie oddolnie, czyli nigdzie to nie dojdzie, Albo wszystko jest wtedy fałszywe i trzeba dobierać to według fundamentalnych wartości. A fundamenta fundamentalne wartości, mówiłem już o tym jakiś czas temu i chyba na Telegramie też wtedy nagrałem taki um, tak, tak na live. Ie. Ja widzę tylko dwie fundamentalne wartości, które um, mnie interesują na przykład, i są tylko dwa wybory na świecie, jakie można podjąć. Okay? Jakkolwiek się nie spotkamy, jakkolwiek jakiekolwiek koło nie zdoczymy, zawsze jest to dobro i zło. Możemy zoomować. Nawet, ale zawsze będziemy albo po tej stronie, albo po tej. Nie ma tej linii. Nie ma, że sobie przejdziemy obojętnie. I to mi się wydaje tutaj takie rzeczy. Także, no takie, okay, wolny temat. Dobra, idziemy dalej. Jeden raport z pracowoju. Jeden z naszych oddziałów zakładów zaczyna zwalniać w Poznaniu. I okolice. Nie pomaga już realizacja zamówień dla innych naszych zakładów. Na razie straszyli, że 20 osób, ale ostatecznie polecą ci, akurat kończy się umowa. Co, co im się kończy umowa? Spora część produkcji jest do Niemiec. W Niemiec, w Niemczech załamanie. Wiadomo stąd kłopoty w zakładzie. No i tam jeszcze jedno słowo mi podesłała właśnie. Kurna, zapomniałem dodać artykuł, że niemieckie firmy zaczynają podupadać w ogóle, ale akurat już tego nie zgrałem. No i widać, że zaczynają się spowolnienia. Zaczynają się spowolnienia. Także no. I już w tej chwili raczej yy, nie będę tutaj produkował tych tyle wiadomości, że nadchodzi recesja, no bo to już wiemy. Już, już w tej chwili już mnie to nie interesuje. Bardziej interesuje mnie to, jak recesja będzie się gruntować i jak będziemy z niej wychodzić. To dłuższy okres, jak sobie tutaj poradzić. Więc w tym tygodniu prawdopodobnie nie będę codziennie nakręcał odcinków, tylko skupię się właśnie na raporcie z Polski 3, w którym właśnie wyjaśnię, jak osoby mogą sobie zrobić przewagę. Bo, można sobie zrobić i zmienić mindset i wyjść naprzeciw tego wszystkiemu. No, ja akurat przeżyłem ten kryzys, więc mam tą przewagę, że wiem, jak tam się zachowywać, Prze, Przerżnołem to i w poszczególnych różnych fazach um, popełniałem błędy w szukaniu pracy i, i w innych rzeczach. Także tutaj też trzeba zwrócić uwagę. Po prostu trzeba spojrzeć oczyma pracodawcy, który ma kłopoty, ale tam będą różne takie tipsy. Okay? Na raporcie z Polski 3, więc. No cóż, nie ma sensu, bo nie ma sensu, żebyście oglądali cały czas, o, będzie źle, będzie, będzie. Słuchaj, to, że jak było dobrze, ja mówiłem, że to będzie źle, no to już już teraz checked, mogę to zrobić. Tak jak CBDC, który tam właśnie jeden z użytkowników Telegrama tutaj ładnie sklecił z tych innych i podałem to. I no i cóż, i to jest teraz zagadka. I na no, zobaczcie, że... Cały czas każdy mówi nadal o, o cyfrowym pieniądzu, o cyfrowym pieniądzu. Jaki cyfrowy pieniądz? Jak słyszycie, ktoś daje cyfrowym pieniądzem, weźcie, pójdźcie do rybnego, weźcie, weźcie takiego dobrego szczupaka, ok, takiego, powiedzcie pani, żeby go dobrze w lodzie i w takiej wodzie w, wytarżała, żeby był taki jeszcze mokry kapał z niego. Wróćcie tam i pół rybą w plaskacza dajcie tej osobie w tego, w, w gębę, bo to nie jest cyfrowy pieniądz, tylko programowalny, programowalny, nie cyfrowy. Cyfrowy jest specjalnie ta gadka, żeby pomylić to, co teraz mamy cyfrowy, w sensie kartą płacimy, a programowalny to co innego. To co innego, to co innego. Także tak to, e, tak to tutaj wygląda. Dobra, idziemy. Fearing Grid e, No na razie cały czas walczymy na tej 20. Jakbyśmy wyszli powyżej tej 20, e, zretestowali tą czerwoną tutaj linię, to naprawdę byłoby GITES i moglibyśmy mieć właśnie tą. Naszą odbitkę. W tej chwili niektóre monety tutaj zaczynają wybuchać, i teraz tak, jeżeli widzimy, że monety, które tutaj powiedzmy mają dużo wyjścia i zbliża się taki, taki, taki powiedzmy moment wybicia, no to ja na przykład z jedną piątą wchodzę sobie tak na longa, na, na tych, na, na poziomach odpowiednich i czekam. I tutaj odbiję. Na przykład wtedy też kupowałem, poszedłem do kina bitcoin za 19,200, potem poszło na 19,500. Akurat już mnie nie mam, bo stop loss zostawiłem, ale teraz też spróbuję właśnie zaraz, tylko zobaczę jak się tam cena będzie kształtowała. Być może coś takiego będzie, ponieważ zbliżają się takie odbicia. Jednak to może być false i do dołu. Dlatego bezpiecznie jest brać na dol, dolnych rzeczach, na long, a bezpiecznie jest tutaj na górnych shortować i tak, tak to wychodzi. Więc jeżeli widzicie już takie monety, tak jak wczoraj właśnie ten optymizm dał ponad 20% chyba procent od, tego, od tego momentu. I tak niektóre też właśnie mogą tutaj dawać I teraz najlepsze jest, jak te monety rosną, okay, i tutaj dużo ludzi na przykład na lit próbuje się złapać, żeby shortować. To szybsze shorty okay, powodują, że cena nadal się wybija. To możecie sobie to zobaczyć na takiej stronce. Spójrzcie, to jest akurat Bitcoin. Weźmy sobie tylko odświeżmy. Zobaczcie, jak to wygląda nadal, chcę wam to pokazać. To są funding rates, czyli wtedy, kiedy longi płacą shortom i shorty płacą longom. Nie wiem, czy widzicie. Tutaj już nie będę podnosił koloru, ale w tej chwili, no zobaczcie, że na godzinówce nadal longi płacą shortom. Cena spada, a longi płacą shortom. To jest taki niebywały i w tej chwili predykcja jest, że niedługo to shorty będą płacić longom, czyli cena będzie spadać, wysprzęgli longi, likwidację, okay? i wtedy dużo shorterów wejdzie i się prze przewali się rynek. I to będzie podstawa, żeby znowu wybić do góry. Ale na razie widać, że byki raczej chyba są ładowane tutaj w podstawkę. Zobaczcie, już od jakiegoś czasu już są predykcje tutaj na to, że raczej cena wysprzęgli likwidację tutaj. To jest bardzo, do bardzo dobra taka metoda rozumowania tego wszystkiego. Dobra. Edyta potrzebuje pomocy. Życie cykającą bombą w głowie. Proszę pomóc mojej mamie, także zbiórka dla e, mamy. E, I znaczy nie mojej mamy, tylko mamy tej osoby. I także mówię, brakuje 40 tysięcy złotych. Gatka moja będzie niezmienna. Jeżeli średni odcinek ogląda minimum 10 tysięcy ludzi, pomyślcie sobie, 10 złotych razy 10 tysięcy, ok. Mamy wtedy e, piękny banknot. Tutaj, zobaczcie, już można by było pozamiatać tą kwotą. Do widzenia. Pozamiatać tą kwotą, tak? I tak. Także, no nie wiem, jeżeli nie wy, to kto pomoże? Link będzie pod opisem. Tutaj airdropy, zobaczcie, pamiętacie aptos, ja dużo o tym nie mówiłem, tam tylko raz napomknąłem, ale bardziej mówił o tym ten Mr. Hyde na swoim kanale We Are Crypto. i tam sporo osób też podostawało dobre bonusy i teraz szykuje się kolejny airdrop, więc warto tutaj wykonać te polecenia na ZRO, Zero. Tak? Zero Layer, i też być może będą takie rzeczy. Tylko pamiętajcie, jeżeli coraz więcej osób będzie takiego robiło, więc yy, będą mniejsze rezultaty. Tu jeszcze jest zobaczcie, e, Balon Dior, tak? e, Collection, niedługo się tutaj zaczyna, więc też będą tu różne airdropy. I pamiętajcie, jeżeli podłączacie się do różnych stron, ta wygląda dosyć legit, ale nie ma głowy za to nie dam, tak? Pamiętajcie, żeby podłączać walety inne niż Wasze główne. Po prostu zrobić sobie jakieś takie backupowe, bo jeżeli dacie zgodę i jest to fejkowa strona, to Wam yy, tego, smart contract się podłączy i wyczyszczą Wam wszystko, okay? Więc dobrze jest robić to na testowych woletach. Space Cartels, okay, będzie miało w sprzedaż za BUSD i DOST, okej? Okay? Um, tutaj różnych rzeczy. Wejdźcie sobie na app Space Cartels, pamiętajcie, zawsze z oryginalnych linków na Twitterze danego projektu korzystajcie i tam będzie właśnie 25 będzie sprzedaż, czyli jutro, okay? jutro. Ich metaversy. Kolejne metaversy, zobaczcie, w przyszłości całe pokolenia przeprowadzą się tam na dobre. W filmie, w odcinku specjalnym NFT Masterclass, zobaczcie w playliście na, na kanale, tam opisałem jakich projektów powinniście szukać, jakimi kryteriami powinniście się um, kierować i to, Będą prawdopodobnie te projekty, które w kolejnej hoście będą strzelały. Okay? I tu jest nie ma nic. Tak akurat jest reklamówka książki e, e, Matthew Balla o Metaversum I to jest bla, 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 bla opisane, kim on był. Ale fakt jest jeden, że już zaczynają atakować z różnych stron media na temat metawersu, żeby zrobić hype. Więc to, co w tej chwili kupujecie: jakieś naki, bloki, flamy, nawet e, tutaj upadły Dream. Nie wiem, jak tam, jeszcze tam coś tam chyba się dzieje. Okay? czy tam jakieś, e, powiedzmy, no nie wiem, inne metaversowe rzeczy, jak na przykład Gala Games, tak? E, I ten, słuchajcie, to być może będą e, cząstki nowych tutaj metaversów, na przykład MV Genso Kinshi. tak? Upadły też, a tam jest przecież gotowa, już ludzie grają w tą grę, do, dorabiają tylko metaverse. Także nieźle to wygląda. Decentraland, e, Decentralized Exchange, QuickSwap, czyli QuickSwap na Maticu, Zostało zhakowane na 220 tysięcy. No nie za dużo, ale ale tutaj właśnie włodarze mówią, że przestaną oferować pożyczki, tutaj właśnie na tym, e, na tym momencie. I proszą, żeby wypłacić wszystko. Czyli, no wiecie, flash loans tutaj często są hakowane, ale jak wiemy, bardzo szybko takie community reaguje i często zwracane są te pieniądze. Po prostu za bounty i tam inne. Także. Jakby tu powiedzieć, jak ktoś w banku rąbnie kasę i potem wszyscy tracimy, ponieważ musimy się zrzucać na jakieś ubezpieczenia i droższe rzeczy, bo ktoś tam tego zrobił i nikt nie zamierza to nic oddawać, Ta, a przynajmniej złodziej, tak w krypto widzimy sytuację 180 stopni odwrotną, gdyż złodziej po paru tam dniach widzi, że już tak nic z tego nie zrobi, wszystko jest i mówi, no dobra, 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 dajcie bonty ja się zgodzę, dostanę jeszcze wieniec i tego. I oddaję wam hajs, klepiemy się po tych, ja jeszcze dla was będę pracował. No problem, ciach. Także Bitcoin wyprze za wszystkie inne główne asety w 2022 2023 kwartale. No i zobaczmy tutaj. Bitcoin wszystko wyprzedza. Zobaczcie, mam Bitcoin na po baręczowo, bardzo ładnie. Crude Oil spada, Gold spada. TLT o nie pamiętam, co było to TLT, to jest Manufacturing, coś tam, coś tam indeks. DXY na razie podobnie się trzyma, no i Yen też tutaj nie za bardzo. Także patrząc na Bitcoin jak jest mały, tutaj jeszcze taką małą rzecz powiem. Pamiętajcie, że jak będzie crash na rynku, okay, ten deflacyjny, to straci i złoto, i srebro, i Bitcoin, i tam cokolwiek chcecie, ok? Dopiero później, jak ludzie sobie uzmysłowią, tak jak teraz uzmysłowili sobie na, na złoto i na srebro, bo me me fizyczne złoto i srebro rosną, a papierowe nadal spadają, więc ludzie sobie uzmysłowią, że asetem, który też nie może być doprodukowany, jest właśnie bitcoin. Okay? I ciekawe, czy właśnie wtedy nie zacznie być taki właśnie Ron, żeby trzymać swoje tutaj oszczędności. Przynajmniej trochę, przynajmniej coś, przynajmniej gdzieś, tak? Albo wybuch wojny i wtedy migracja. Jakim lepszym asetem będziecie się posługiwać, jeżeli powiedzmy wybuchłaby na przykład jakaś wojna gdzieś, a wy mielibyście zabrać wszystkie swoje oszczędności, powiedzmy? Bardzo prosto, kupujecie coś takiego. Bierzecie w jakiś wallet albo zapamiętujecie frazę i jedziecie, nie wiem, gdzieś do Peru, żeby przeczekać wszystko, czy tam gdziekolwiek, gdzieś z dala od wszystkiego. Może Peru nie idealne, ale wiecie, chodzi mi o to, że gdzieś gdzie nie ma podatków, tam od powiedzmy od krypto, albo tam, żeby w ogóle zacząć nowe życie w jakiś bardziej stabilnych y, miejscach, i nikt na granicy was nie zatrzyma. A mając powiedzmy, nie wiem, tam 10 złotych monet, czy tam 20 złotych monet, na pewno ktoś was zatrzyma. No i wtedy będą jakieś podatki, rekwiry i takie inne rzeczy. Od, Waszych pieniędzy, waszych pieniędzy. A tak, goodbye. Popularna tradingowa platforma Robinhood wylistowała Awe i, i tego, i Tezosa. Więc Awe od jakiegoś czasu miało piękny ron. Podejrzewam, że to było właśnie pod to. Teraz bym sugerował, żeby patrzeć na możliwość korekty. Okay? Sugerował, nie zalecał. Dlaczego Bitcoin i NFT są takie przyciągające w Hongkongu? No i tutaj bla, 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 artykuł się na do śmietnika. Tylko tutaj zobaczcie mnie, zaciekawiło. Jak przypuszczano, Bitcoin y, zabrał tutaj trofeum w jakiejś tam survey w sądzie, tak? Nie, że w sądzie, tylko w y, tam opinii, y, że Singapur i Hongkong ludzie w 100% inwestorzy mówią, że będą kupować Bitcoina, a w 87% że będą kupować Ethereum. Także 60% na NFT i na tam inne stablecoin. Y, stablecoin. Y, stable My mamy tutaj, zobaczcie, ten, może będziemy go nazywać Richie, dobra, to wtedy będzie wiadomo, algorytm tego nie włamie, więc Ricci, Ricci ten, ej, no uważaj, Ricci e, zost będzie zostawał chyba tym, zostanie chyba premierem, tutaj gadka jest i też, zobaczcie, można sobie wziąć w Google, wpisać jego, e, Richiego tutaj dane i dodać World Economic Forum i pojawia nam się, ale chyba, chyba, CV, tak jak ta jedna osoba powiedziała, za dużo nie ma, bo pusto jest tutaj. Inni mają tu wypisane od cholery, a on tutaj jest pusto, więc dopiero chyba jego karta się robi, albo dopiero został tym e, liderem, i, dopiero dopiero, dopiero, ja, i dopiero, dopiero dopiero. A ja dopiero, 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 a ja dopiero, dopiero i dopiero <grych> i ten, jak Katy Pari zaczęła ten, no, machać okiem. Um, a ja się zaciąłem się na dopiero. I tutaj będzie, będzie coś podane, tak jakby go dopiero zwer zwerbowali, tak? Albo dopiero. No i tutaj wiadomość, która może dla niektórych być, ja wiem, e, folią lub jakby, no nie wiem, no śmiechem, zaprzeczeniem, ruskim trolem i w ogóle. Ale spójrzcie, e, w Krakowie bodajże, tak? W Krakowie. Mamy tutaj do czynienia z całą, e, całym kompleksem do augmented reality, czyli rozszerzonej rzeczywistości oraz do VR, czyli spójrzcie, jest tutaj część filmików na Twitterze, jak na przykład oni mapują pewne rzeczy i dają je do wiaru, w tym przemówienia znanych polityków, przym różne wyprawy gdzieś tam po ulicach chodzenie i w ogóle, tak. I już tam w przeciekach foliarskich pojawiało się, że Zieliński nie jest na przykład w tym. W, w, tam nie siedzi w, w, w Ukrainie, tylko gdzieś tam jest, i tam w ogóle. I... Takie rzeczy, jak tutaj pokazane są, okay, są zdolne już to imitować. Sam widziałem, jak przemówienie Łukaszenki i zmieniała się twarz, a głos był ten sam, prowadzącego, i w kościele, na przykład, i byli ludzie, i, byli, i było wszystko inne, więc już te rzeczy są możliwe. Chodzi mi o to, że jeżeli nie macie podstawowych filtrów, takich, co mówię wam, dobro czy zło, czy na przykład podstawowe elementy człowieczeństwa albo podstawowy filtr, że. Za każdym razem muszą nas zrobić wałka, jak formacja masowej psychozy, żeby wydobyć strach, tak? No to wtedy można analizować pewne rzeczy, co się dzieją, i brać pod uwagę to, co się tutaj dzieje, gdyż być może są to właśnie generowane środowiska. Dla tych, co jeszcze tutaj niedowiarków, wpiszcie sobie w Google albo w YouTube, no najlepiej w YouTube, Adobe Vocal Me, ok? Wtedy zobaczycie, to już jest stare, to już jest stare, ok? To jest 2018 rok, stare. Jak. Um, algorytm zrobiony, AI zrobiony przez Adobe potrafi naśladywać, naśladować, czy naśladować, Hugo górski, kowalski, nieważne, um, jak ktoś mówi z jego mimiką, potknięciami się podczas mowy i charakterystyką tego intonacji głosu. To nie jest już um, gadanie tam z Google. Cześć, jestem tutaj. O, o, znowu zrobili to samo. O, this man was there. Jak wiecie, to jest z TikToka takie pieprzenie tego, tego, tego głosu, nie? Tylko normalne już wymiary. I nawet pokazywali tam, jak em, y, y, nie w cudzysłowie y, podrabiali głos Obamy. I normalnie ta, ten, ta, ta technologia, po chyba pięciu czy sześciu tam zdaniach, jest w stanie już sklecić poprawne wyrazy y, w zdaniu mówcy. I na pytanie, dobrze, ale. Teraz będą podrabiane różne wypowiedzi polityków i innych, em, powiedzmy, znanych ludzi, powodować confusion i być może konflikty. I ci włodarze za dop, słuchajcie. Em. To już wtedy mi się to rzuciło, jak jeszcze nie byłem tutaj w tak rozwinięty w tych tematach. Mówili, że nie, 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 że oni opracowali algorytm, tak zwany znak wodny, że widać, kiedy to jest. Okay? To ja sobie myślę, że jak oni opracowali, to jakim cudem ja będę musiał polegać na nich, żeby oni mi powiedzieli, że to jest legalne, a to nie jest legalne. Ja wiem, w dzisiejszych czasach wszystko może być potwierdzone, a później kogo to obchodzi? Podobnie jak teraz dzieje się właśnie z potionami i z firmami, które już się przyznają do tego i kogo to obchodzi? Kogo to obchodzi? Kogo to obchodzi? Kogo to obchodzi? Nawet nie wiem, czy widzieliście, ale w Kanadzie tam jakaś, nie wiem czy to jest jakaś e, ciało jakiegoś tego governmentu, czy coś tam przeprasza ludzi, którzy stracili pracę, ponieważ e, no, otrzymali dowody, że e, potiony nie zabezpieczają przez roznoszeniem się. <laughs> nie wiem, takie rzeczy się pojawiają i to już nie w jednym miejscu, a w paru. I nikt, kogo to wchodzi, kogo to obchodzi. także uważajcie na takie właśnie centra, przeżyjcie sobie tutaj wiadomości, przeżyjcie sobie info, przeżyjcie sobie takie rzeczy, bo em, no cóż, może być nieźle, może być nieźle, no i cóż mamy, earningi w tym tygodniu są, uważajcie, bo robi się bardzo tłoczno i bardzo będzie tłoczno, raport finansowy jutro, Microsoftu, Alphabet i Visa, później Meta i Coca-Cola, później Apple, Amazon, więc do końca tygodnia czekają nas piękne, piękne, a tutaj później właśnie jeszcze Action Mobile, czyli tam wydobycie chyba w Stanach, tak? I, um, I Chevron. Także bardzo, bardzo ładnie. A 28 znowu decyzja w Japonii w sprawie stuprocentowych. Decyzje w sprawie stuprocentowych 2 listopada, więc mamy piękny pakiet. Dlatego tutaj, w tym miejscu, dzisiaj na przykład Hongkong zaczął spadać, tak? I w tym, w tym miejscu może być te oberwania, o których mówię. Ok, zobaczymy. Każdy czeka chyba na CPI. Wydaje mi się że CPI już jest wycenione i to chyba nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Skoro Fed powodował 4,25% na koniec roku więc 0,75% zostało już tutaj wycenione. Może będzie dobra wiadomość może będzie 0,5% a jak będzie 0,5% to raczej nie to. Bardziej chyba wydaje mi się jaki kierunek będzie obierał Fed i czy, i czy przypadkiem inflacja już nie będzie tutaj malała na przykład. Taka książka wyszła tutaj. Um, E-book, książka, trzecia dekada, e, świat, dziś i tutaj. Nie wiem, wpiszecie sobie w Google, to znajdziecie parę tutaj księgarni. Ja mnie, mnie akurat interesuje e-book. I tutaj właśnie jest e-book, który wtedy mogę sobie włączyć jako lektora i ktoś mi to przeczyta, gdyż książka ma no, 600 stron. Dla mnie to jest za dużo, nie, nie mam jak tego przeczytać. Tam takie przeliczniki są, że jedna strona, jedną minuta. Ja sobie myślę, ja pierdziele jestem dinozaur. bo mnie potrzeba z jakiejś, nie wiem, 5 minut na jedną stronę, także e, nie wiem. Jak chcecie, to nie mam żadnych, nie ma żadnych linków. Po prostu w Google może sobie, możecie wpisać w księgarni takie rzeczy. Tytuł książki to trzecia dekada, świat dziś 10 lat. Ciekawa książka, z tego, co mi właśnie jedna osoba mówiła. Bank Millennium nie będzie płacił podatku bankowego. Raportuje duże straty. Duże straty. Czyli mamy, mamy pierwszy poziom. Jak jak mówiliśmy, małe banki muszą upaść, żeby wprowadzić CBDC czyli programowalny pieniądz, okay, nie cyfrowy. Bank Millennium w związku z wakacjami kredytowymi i kosztami rezerw na akry, Frank odnotował w trzecim kwartale miliard złotych straty. Skutkuje to przekroczeniem limitów określonych minimalne wymogi kapitałowe i koniecznością wdrożenia planu naprawy. Zarząd liczy na szybki efekty Przez okres powrotu wskaźników do normy uniknie płacenia podatku bankowego, czyli ludzie będą musieli płacić podatek bankowy inaczej, tak? Tak mi się wydaje, i inne opłaty. Także robi się ciekawe. Zobaczymy, czy to poprawi to, jak nie. No to wiadomo, uważajcie na, na inne. Jeżeli Millennium Bank ma takie problemy, znaczy Bank Millennium, inne banki oferują sobie pewnie obligacje swoje na wysokich procentach, próbują się dokapitalizować, więc uważajcie na nie. Uważajcie, w ogóle są teraz takie obligacje w PKO, chyba się EDO, EDO, Edo nazywają, to są to dziesięcioletnie obligacje, które co roku dają, później po pierwszym roku dają chyba. Tam 7 coś procenta, później dają 1, chyba 25 procenta plus inflację. Ok, plus inflację, więc macie tutaj tu właśnie na 10 lat, będziecie dostawać 1% od tego i plus inflacyjne, czyli jeżeli inflacja będzie 17%, to wy będziecie dostawać 18,25. Czy to jest dobre wyjście? No nie wiem, ponieważ jeżeli waluta nasza zacznie tutaj ładnie przyspieszać, to nawet jak będziecie dostawać za, te, za tą sumę, powiedzmy. Ten e, wypłaty e, o inflację, tylko pytanie, co dalej z tym PLN-będzie. Wiecie, co, to kiedyś się to musi skończyć. Także no nie wiem, ja nie jestem fanem takich obligacji tutaj w takich sprawach, ale jak ktoś nie ma jak trzymać, no to nie wiem, to już nie musi sobie to przeliczyć. To w PKO. pierwszy sklep socjalny już otwarty. W Krakowie, pierwszy sklep socjalny. Spójrzcie. Każda z osób, która ma uprawnienia do korzystania ze sklepu, otrzyma imienną kartę z numerem PIN do, wyko do wykorzystania transakcji, do wykonywania transakcji. Na karcie będą zapisane punkty przyznane na dany miesiąc, czyli z socjala, które można wykorzystać przez okres 30 dni od daty aktywowania ich na koncie. Okay? Takie małe wejście w programowalny pieniądz. Okay? Czyli nie będzie można odkładać, trzeba będzie wydawać. To jest taki dobry ten. Dobry mem, ktoś wysłał. Okay. Czy drukowanie pieniędzy spowoduje, to jest rozmowa do NBP, jak ktoś to do, roboty, do roboty przychodzi. Czy drukowanie pieniędzy spowoduje wzrost inflacji? A co to kurna jest inflacja? Witamy na pokładzie NBP. Także no, w sumie dużo w tym prawdy, więc nie widzę tutaj innych rzeczy. No i kończymy to do podstawowych zadań Departamentu Systemu Płatniczego. Um, z yy, yy, departnicego yy, włączono w prowadzenie prac w zakresie cyfrowego yy, cyfrowego, programowalnego pieniądza banku centralnego wynika z zadań departamentu NBP. No i tutaj dużo nie będę mówił, tu jest akurat to jest st ze stycznia, czyli rok temu. Także pomyślcie sobie, jakie prace już tu przygotowują i teraz zbierzcie sobie do kupy wszystkie wiadomości na temat banków, natomiast tego, jak są rozwijane poszczególne inne elementy, jak sklepy socjalne i trajektorie lotu, żeby na przykład te małe banki spróbować przejąć lub coś tam zrobić, lub um, spowodować, żeby nie przeszkadzały one w przyszłości. No dobra, ale tematów było dzisiaj, się rozgadałem. Przypominam, pamiętajcie, giełda w tej chwili mało Wam to da, jeżeli będziecie skupiać się na uchwyceniu dołka. OK, um, ja tak to widzę. Jeżeli ma coś się spierdzielić, to te wiadomości, które przeczytałem yy, w tym czasie, które teraz będą do FOMC, mogą to spowodować. Jeżeli one tego nie spowodują i zobaczysz, że będzie właśnie podwyższenie tutaj Przechodzenie przez poszczególne poziomy, które mówimy, czyli 20 456, 20 800, okay. Liczę, że wtedy Bitcoin może osiągnąć 25, 30 000, ale pamiętajcie, że to jest tylko odreagowanie i nie ma na razie takiej trajektorii, żebyśmy lecieli do góry, okay. Dużo wtedy się pojawi już dołek, tak już pięknie, tak, 56, możemy nawet osiągnąć all haj. high. Uważajcie, bo później będzie mała weryfikacja, ok? Tak to będzie. Miejcie plan A, miejcie plan B, a w ogóle postępujcie jak to John Rambo w planie C. Na razie.